Czas na Kubę Wolnego. Pamiętam, jak pięknie latał sobie Wikersund, gdzie bił rekord życiowy 230 metrów. Wikersund to właśnie najlepsze życiowe osiągnięcie Kuby Wolnego. Czwarte miejsce, najlepszy start w karierze w zawodach pierwszego świata. A teraz 236, odległość, jaką musiałby osiągnąć Kuba Wolny. Ależ wysoka ta przelot i pięknie! Brawo! Ależ znakomicie skoczył Kuba Wolny. 230 metrów to do tej pory był jego rekord życiowy, bo od dzisiaj ten rekord wynosi, za moment się przekonamy, ile? 235,5 metra Kuby Wolnego. Noty od sędziów po 19,5 punktowach trzech arbitrów odjętych, tylko 2,4 punktu za wiatr. Potrafi się skoncentrować, potrafi puścić te wszystkie hamulce, jakie go trzymają, i pomknąć w przestrzeń, połykając ten zeskok letalnicy w przecudowny sposób. 235,5 metra Jakuba Wolnego. Czy pozwoli mu to wyprzedzić Michela Hajbeka? Będzie blisko, jest pierwszy.